Naszym rozmówcą jest Artur Skowronek, nowy trener Olimpii Grudziąc Witamy na pokładzie. Chyba miło wrócić do trenerki po kilku miesiącach przerwy. Brakowało na pewno tej meczowej adrenaliny. Witam serdecznie kibiców. Na pewno bardzo się cieszę z tego względu, że, że rzeczywiście mogłem wrócić na ławkę, bo na pewno każdy z trenerów myśli o tym, żeby mieć długą falową pracę i i, I się rozwijać, i robić wszystko, żeby e, te pomysły, które u każdego trenera się tlą w głowie, przeradzać e, na zespół. I, I wierzę w to, że, że to wszystko będzie zauważalne z tygodnia na tydzień tutaj u nas e, w grudziądzu, że, że będzie zauważalny styl gry. Ale póki co chcemy skupić się na tym, żeby punktować i odbijać do góry w tabele. Ostatnie godziny na pewno były dość intensywne, mam tu na myśli negocjacje i przedstawienie wizji budowy zespołu. No na pewno jest to okres przygotowawczy, czyli ta zmiana na pewno w żadnym klubie. Nie jest przewidywana, bo, bo każdy przed e, rozgrywkami liczy na to, że te decyzje są trafne. E, tutaj e, była podjęta taka, a nie inna decyzja, e, i na pewno, na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby te decyzje były teraz trafne, żeby do końca tej rundy e, zapunktować jak najlepiej i w ziemi mieć komfort, e, żeby myśleć e, o fajnych celach. Sztab szkoleniowy z tego co wiemy pozostaje bez zmian. Hubert Kościukiewicz, Jacek Linowski i Sebastian Łukiewicz to są osoby, które są związane z klubem już od kilku lat. Na pewno będzie łatwiej zmierzyć się i poznać realia klubu w tych pierwszych dniach. Na pewno i ja bardzo się z tego cieszę, że mam wokół siebie ludzi, którzy znają środowisko, którzy znają specyfikę tego tutaj terenu i zespołu i na pewno na tym też mi zależało, żeby ten sztab się nie zmieniał. Wierzę w to, że szybko złapiemy kontakt, zrobimy bardzo fajną atmosferę w tym naszym małym pokoju i to się będzie przeradzać na zespół. I myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Po dość niezłym okienku transferowym, niestety w parze nie przyszły z tym wyniki, nie boi się pan presji ze strony kibiców? Nie, no, trener nie może obawiać się presji. Żaden piłkarz, również zawodowy, nie może mieć w głowie jakiejś, jakiejś obawy. Musi robić wszystko, żeby sprzedać swoje umiejętności, również te psychiczne na boisku. I myślę, że e, tutaj jest taka ekipa, która z pewnością dźwignie taki ciężar e, gatunkowy tego meczu najbliższego już i, i zrobi wszystko, żeby się przełamać, bo na pewno ten zespół tego potrzebuje. Mamy bardzo krótki okres czasu wspólnej pracy do, do tego meczu, ale myślę, że już wczoraj chłopcy mi dali naprawdę bardzo fajny, pozytywny impuls, i, i chociażby te stawki, które wczoraj e, przepracowaliśmy, będą zauważalne i, i będą skuteczne, i, i dzięki temu e, będziemy starali się od początku gorować w tym meczu. Kilkukrotnie był już pan gościem na naszym stadionie, między innymi jako szkoleniowy z ruchu Radzianków. Ma pan jakieś szczególne wspomnienia dotyczące obiektu czy samego zespołu? No nieciekawe wspomnienia, bo tutaj ten Grudziądz to naprawdę była była twierdza. Tutaj nawet ekipom ekstraklasowym było bardzo ciężko. Mam na myśli tutaj Puar Polski. Przegrywałem tutaj i, i, i to i to w Niestety w dużych rozmiarach, natomiast no mam nadzieję, że teraz, kiedy ja jestem trenerem Olimpii, to do tych czasów wrócimy i, i będę miał wreszcie takie bardzo fajne, pozytywne wspomnienia. Mamy jeden dzień do meczu z Zawiszą Bydgoszcz. No wiadomo, nie ma tego czasu zbyt wiele i trzeba uświadomić kibiców, że na pewno nie ma szans na jakieś zauważalne zmiany w stylu gry. No na pewno ja tutaj e, nawet chyba tego nie muszę wspominać. Wiadomo, że, że jestem tylko człowiekiem i na pewno żadnej tej przysłowiowej czarodziejskiej różki w ręku nie mam. Natomiast e, zdecydowałem się, że poprowadzę już e, zespół meczu z Zawiszą, bo Uważam to za bardzo fajny moment na to, żeby rzeczywiście odbić się od tego dołku, w którym jesteśmy. Ta bala jest bardzo spłaszczona. Ja, ja przychodząc tutaj wszystkim myślałem o kapitale zespołu i uważam, że ten kapitał jest. Uważam, że przy posklejaniu tego wszystkiego w taką pozytywną całość, czyli żeby zrobił się monolit, można, można, można coś osiągnąć. Te dwa dni to na pewno e, robienie z mojej strony, coś na co ja mam wpływ, i, i, i myślę, że dwa akcenty będą widoczne. Czy Artur Skowronek już postawił sobie jakiś cel związany z Olimpią? No, trudno dzisiaj mówić o celach. Na pewno podpisaliśmy umowę dwuletnią i tutaj myślę, że, że myślimy o jakichś celach, nie tylko środek tabeli, tak i myślę, że ten zespół tutaj robi z roku na rok progres. Jest dobrze zarządzany klub, rozwija się. I dlatego tutaj jestem. Ja jestem nastawiony na to, żeby w życiu cały czas napierać do przodu i, i bardzo fajnie mi się rozmawiało tutaj z władzami klubu. I myślę, że to będzie poparte wynikami i rzeczywiście będzie to po prostu praca długofalowa i, i, i zakotwiczę to na długo. Naszym rozmówcą był nowy trener olimpiagruziący Artur Skowronek. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo i z mojej strony prosimy o wsparcie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie w piątek. Eee, szczerze i mocno liczymy na Wasz doping i wierzę, że wspólnymi siłami zrobimy wszystko, żeby rzeczywiście Olimpia eee, zaprezentowała się z dobrej strony, ale przede wszystkim skutecznej. Do zobaczenia w piątek.